No i jak co środę idziemy na pocztę nadać paczuszki. Madzia w kolejnym stroju od mamusi. Madzia, obróć się. No mega. Się wie. No. Ekstra stroje robi mamusia twoja. Poczta w Helu i na Helu. Niektórzy się czepiają, że w Helu, na Helu. Na Helu, czyli na Półwyspie Helskim. W Helu, czyli w mieście. Dobra, do roboty, bo trzeba otwierać. Już jest 10:00. Ostatni dzień pracy naszej. Ostatni dzień. Marek mnie goni do roboty. No. Wykorzystuję. Do roboty. Damian załatwił nam brykę do drzwi. Ale Madzia cicho mówi. Chodzi o to, że Damian załatwił taką brykę, no i zaproponował nam sesję zdjęciową z tym autkiem. Więc jeżeli jutro nie będzie padać, a ma padać. Nie, będzie tylko pochmurnie, zdjęcia będą super. Dach się ściąga, także będziemy wchodzić Madzie w takim autku. Trzymajcie kciuki. Chociaż nie, wy będziecie oglądać, to już będzie po. No i byłem na zakupach w Polo Market. Tutaj nikt nie nosi masek. Nie o to chodzi, że to przeszkadza, tak jak niektórzy się burzą, czy że nie wierzymy w to. To nie o to chodzi. Tylko widać, jakie ludzie mają do tego podejście. Do tej nowej lambady, Delty Nilu i takich dupereli. Sklepie, pełny sklep ludzi, jedna osoba w masce. No i fajnie to jest, że my za granicę boimy się wyjeżdżać, a tutaj wszędzie kampery są, jak nie czeskie, z Estonii, tu jest zagraniczny jeden, tu jest zagraniczny drugi, tam też jest z Estonii. No i kolejna sprawa, ludzie powiedzą, że no przecież się zaszczypałem, więc teraz nic mnie nie ruszy. To nie tak, tak nie działa to. Szczypawka nie chroni przed zakażeniem i roznoszeniem syfa. Taka jest prawda. No i wielu się po prostu zaszczepało tylko po to, żeby mieć wakacje. My jeździmy dosyć dużo po Polsce, wiele miast zwiedzamy, widzimy i w wielu miastach widzimy, co się po prostu dzieje. Jakie ludzie mają do tego podejście. I tak samo z wieloma ludźmi rozmawiamy. Nawet z tymi zaszczepanymi. I też nam mówią, jak to wygląda i co to jest. Że oni wiedzą, że to jest to. No nie będę mówić tego wszystkiego, nie. Ale to są eksperymenty. No i pogoda nam się popsuła. Więc zwinęliśmy się już z namiocikiem. I szukamy sobie miejsca na handel. Rozmawialiśmy przed chwilą z jednym panem, który ma tutaj biznes na kemping. No i zaproponował nam ofertę. Ale taką cenę ponad nasze możliwości. No, nie jesteśmy w stanie dać tyle kasy, żeby tu stanąć i handlować. Ale tak jakbyśmy sobie tu gdzieś stanęli. To jest to miejsce, tak? 100? Chyba tak. 101 albo 100. No i tutaj jeszcze możemy mieć miejsce. No to też tutaj ale na przykład. Patrz, oni są wystają 2 metry, to byśmy się wkomponowali. Ale to nie jest tu. Nie? Nie, to jest 100, a nie 101. Ale piękny domeczek. Taki jak lubimy, a nie nowy plastikowy. Najlepsze burgery na Helu. Podobno. Podobno. Będziemy obczajać. Także helski burger na razie polecamy. Zaraz zjemy i wam nie, powiemy. Bardzo dużo ludzi mówiło, że tutaj jest naprawdę bardzo smacznie, więc... Dlatego, żeśmy się skusili na helski burger. A że lubimy takie rzeczy, jakby co... To widzicie tutaj wege kotlet. No i tutaj na wiejskiej, tak jak pokazywaliśmy, wzięliśmy sobie hamburgery i są naprawdę mega. Także polecamy.
No. To ten jeepek, którego pokazywaliśmy przedtem. Jedziemy się nim przejechać. Pachnie normalnie, jakby był nowy. No bo jest nowe. Tak pachnie jak, o jak w obuwniczym. Buty się nowe, no to tak pachną właśnie. Ale jest furek. No skóra i tu prawdziwa skóra. Tak, taki nowy żart, buta. No piękny dzipek. Ładne. Czy wiesz, jakie to auto ile kosztuje? Około 250, wiesz, tak, takie sobie liczą. Znaczy to jest Rubicon, czyli to trochę drożej chyba będzie. I jak było? Zmieniam faceta. On ma lepszy samochód. Ale fura. Zajęty jest. No, marzenie. Takie auto. Mówią nam, żeby kupić sobie nowego kampera. Nie, to byśmy woleli takie. Nowego jeepa. No, nowego jeepa, tak. Jest megaśny. Nie, no nowego kampera nie, bo brzydki, ale jeepu zarąbisty. No, megaśny jest. Widać, że jest piękny. To ma takiego powera. I jeszcze jest piękny. No mówiłem. To jest bardzo piękny, to jest piękny, piękny. I jeszcze zielony do tego. No. I w ogóle takie kółka ma takie... Dobra, już koniec podnieć. Damian, wisi ci. Nie było? Mówię, słowa z butów wystaje. A patrz, buty mu pasują do... To jakie ma buty nawet pod kolor auta. No cool. No piękny jest po prostu. Super autko. Czyli automobil to jest wypożyczalnia, czy co to jest? Nie, to jest salon. To jest salon, aha. Najlepszy salon Alfa Romeo Jeepa na Pomorzu. Czyli gdzie, w jakiej miejscowości? W Gdańsk? Gdyni. Gdyni. Automobil w Gdyni. No my sobie tak stoimy, chillujemy się, muzyczka gra. Nie wiem, czy to jest Teza, czy Dżem, miało być i to, i to. Jeszcze coś miało być. Jeszcze coś miało być, trzy zespoły. Nie, ogólnie liczyliśmy na to, że z racji, że będą dzisiaj koncerty, to handel będzie ogólnie do wieczora. No ale pogoda nas przegoniła, więc my tak od 3-4 godzin się snujemy. No, ale też jest fajnie. Snujemy, widzę to snucie. Właśnie tak się snujemy. Tak wygląda no. Snucie. I tak sobie chilloutujemy na helu. Czekamy na Damiana, żeby z nim spędzić wieczór. Tak. Tak wyszło. Czasami tak wychodzi. No, bo jak spotkamy fajnych ludzi, no to... Fajnie się spędza czas. W przypadku są najlepsze. A w ogóle to chyba nam się udało załatwić miejsce na helu. Jeszcze jutro idziemy do urzędu, bo z właścicielem miejsca gadaliśmy. Musimy w urzędzie załatwić, czy burmistrz się zgodzi, żebyśmy okupywali. Jak to się nazywa? Chodnik? No. I może się uda. Nie minęło 7 minut. Idź sobie. Idziemy zwiedzać starą wędzarnię po zamknięciu. Bo my to dzikusy jest. Ale tu ładnie. Czyli tu wszędzie siedzą sobie. Zobaczymy, co wam się spodoba, co wam się nie spodoba. Czyli tu wszędzie klienci sobie siedzą i jedzą, tak? Piękne. Znajomy kowal z jastarni. Bardzo fajnie. No. Ja, Magda! Reszta mi się podoba. Magda, twoje ulubione drzwi. O, właśnie, bo ja takie chcę mieć kiedyś. No. No, na takich rolkach. Jezus, jak tu jest ładnie. Ładnie. Drzwi są piękne. Super. Wow. Jest taki drobie. Ale jak tu jest stylowo, aż głupio. Nie, to są zamknięte na stałe, bo tam mamy rowy. Pięknie. Przejście tak chcieliśmy zrobić, bo jeszcze tam wiesz. Kurna. I tu ty czuć. No. Potem. I co, kiedy tu się wędziło? Mniej więcej, tak? Czyli tam w górę było dawno? Po prostu komin. Jakieś 12 lat temu ostatnio. Ale no. Aha, ale komina już nie ma, nie? Jako takiego, bo to jest... Już nie ma. No. A ty sufit widziałeś? Jaki jest sufit? No tu jest oryginalny, nieczyszczony, bo z tamtej strony zapomnieliśmy powiedzieć i wyczyścił. A tu poważnie. Jest, tu jest dosłownie jak... Wędzony. Tak, wędzony sufit. Ale patent. Ale te lampy super. Pięknie to.
Czyli stąd się wzięła nazwa, Stara Wędzarnia. No ale wtedy to wejście powinniście mieć takie właśnie, tak z tym, żeby przyciągało, żeby nie? Widać, a tak nie wiem, w ogóle, ja myślałam w ogóle, że to się kończy na tym i że do góry się idzie, że nie ma nic z tym, bo nie widać ze mną. O kurde, jaki widok stąd na zatokę. Jadzie. No pięknie. No widoczek jest. Yeah. No. Wow. Szok. Jeden z naszych widzów, znaczy nie, teraz już jest naszym widzem, a wcześniej nie był, zamówił u nas kurtkę miesiąc temu, żeby powiesić na jakieś serduszko. Teraz już wiemy, co to za serduszko i jest kurtka. Także potwierdzamy, wasza kurtka dalej wisi. No, Rafa, jakby co. Pozdrawiamy ciebie i Patrycję. No, za dużo ich nie ma, ale już jest jedna z pierwszych, to jest ta, którą ja robiłam napis, także mam nadzieję, że wasza miłość będzie trwać dłużej niż ta kurtka. A nie, kurtka trwała, dobra, jak ta kurtka. Mamy kolejny dzień, wczoraj wieczorem mówiłam, że chyba nam się udało znaleźć miejsce. Tylko musimy to obcykać z burmistrzem, czy nam udostępni jakby kawałek chodnika. No i teraz czekamy. Byliśmy w urzędzie. Pani, która może nam to załatwić albo podpisać zgodę, to niestety jej nie ma, więc czekamy i wiecie, jak na szpilkach, czy nam się uda, bo chcielibyśmy jak najszybciej ruszyć, bo jednak sezon ucieka. No ale niektórych rzeczy się nie przyspieszy, także powiedziałabym, żebyście trzymali kciuki, ale to już będzie za późno. No i nie doczekaliśmy się telefonu od pani z urzędu, bo poszliśmy tam na miejsce, okazało się, że to miejsce już jest nieaktualne, bo ktoś przyjechał i odebrał nam. Dlatego, że stał tam 3 lata. Tak, wcześniej wydawało się, że on rezygnuje, a jednak nie rezygnuje i tak no po prostu nie wyszło nam, ale pan od Helskiego Burgera cały czas szuka, gdzie możemy ten. Jesteśmy w kontakcie z takim jeszcze innym panem, który ma miejsce troszkę dalej. Także dzisiaj do wieczora mamy nadzieję, że się rozjaśni. Poprosiłam, żeby skontaktował się do wieczora, więc zobaczymy, czy zostajemy, czy jedziemy dalej. I 2 kolejne stateczki przypłynęły do Helu. Na Hel. Jak kto woli. Pogoria i jakiś jeszcze. Ale czaderskie są. No, takie stare styl, nie? Piękne. Okręty właściwie. Podoba nam się. No, okręty. Ale wiesz, ja mówię stateczki. No. Wiadomo, o co chodzi. Jak ktoś się ma do czegoś doczepić, to i tak się doczepi. Madzia, zaczekaj. Kolejne okręty. Uwaga, Melek się przyjedzie. Musisz uważać, jak chodzisz, bo są takie studzienki, do których ja prawie ostatnio wpadłam. No co ty? Do tych o? Dalej nic nie załatwiliśmy. Coś tam już więcej wiemy? Kolejne miejsce, kolejna oferta. Tak zwanego Lecha, który ma taki dość duży teren przy wejściu na plażę, chyba tym głównym, bo tam bardzo dużo ludzi jest. Na Cyplu. No, powiedział nam jaka cena, a teraz musimy to przeanalizować, bo... No to jednak dla nas duże wszystko pieniądze, bo to jest ryzyko, czy się odrobi, znaczy, czy mamy, się zarobi. My mamy inaczej niż inni handlowcy, nie mamy, że nakupimy towaru i sprzedamy nawet na 10 tysięcy dziennie, jeśli mamy. My po prostu, ja robię na miejscu, więc nie jestem w stanie sprzedać więcej niż zrobię, więc to mamy trochę tak myślenie. Trying to get ahead of the sunset. Haven't really made up my mind yet, but it's alright. We don't even know when it's sinking. Then gravity hit, we were falling. It's just one night. Time and space, they lose their place. Staring in your eyes, in your eyes. O, kaweczka idzie. Dla Mareczka. Tak się tutaj chillautujemy.
na dzikim parkingu. Niam, niam, dzięki. No jakoś trzeba, bo pranie żeśmy zrobili, musi wyschnąć. Wczoraj padało cały dzień, więc no nie fajnie było. Trzeba było chować do kampera. Dobrze, że mamy te sznurki rozsuwane, nie? No. Na całą długość. Taki fajny patent. Stary, komunistyczny, dobry patent. To jest Marek takie. Wymyśla same dobre patenty. Takie sznurki. Ja mówię na to sznurki. Na takiej rolce i one się rozsuwają na całą długość kampera. A potem zsuwasz to jest taki obudowie plastikowej, taki automat. Widziałem takie na Allegro ostatnio. Czyli jeszcze są. A mówię, tamte ja mam z 20 lat. Znaczy ja nie mówię o tych, co tam wiszą, tylko nie. Co są w kamperze, no. No dobra, to co? Śniadanie? Tak. No, to smacznego. Sama kawa. Nie, no ciastka mam tutaj. Marek, wyglądasz jak dziad. Włosy masz jak na jajcach. Obetnij tego z tyłu tego... No, to są komentarze naszych widzów. A mi się tak podoba, jak Marek ma brodę. Tych, którzy nas kochają. No broda jest na razie z dupy, nie? Bo mówię, rośnie, więc jest z każdą stronę. Nie, fajna jest, mi się podoba. Nie, za jakiś czas, jak będzie tak, wiesz, dotąd, do cyca, to będzie fajna. No i Marek razie... zapuszcza też włosy, właśnie będziemy się golić po bokach. I tak zostaniesz. Nowy trend na wakacje. Żartuję, czy już muszę tak, także jestem starym dziadem i tego się nie wstydzę. I teraz już jestem dziadkiem nawet Magdy. No bo tak, to były komentarze, że jestem jej ojcem. Także teraz jestem dziadkiem, a niedługo wszystko farbne sobie na siwo. O, to więc... będziesz pradziadkiem? Tak, o to chodzi. Jeszcze nie miałam. No. Prawie, że profesjonalnie. Mawka, podoba ci się twój nowy facet? Znaczy, tatuś twój. A no tak, facet, a tatuś to u nas na YouTubie to samo, nie? Fajny kucyczek, masz coraz więcej włosów. Teraz muszę Markowi pożyczać gumki. No, do włosów. Wyglądasz jak mój przodek. Babcia moja. No. Pięknie. Powoli zaczyna wyglądać jak prawdziwy Słowianin. Fajnie. Mi się podoba. Taki jesteś swój. A kto komu się nie podoba, to dziękujemy. Nie zapraszamy ponownie. Nothing to lose.